Siemano, no i się zaczęło. Zima nie, zimy nie ma, ale ogólnie brak słońca, zużycie pompy ciepła. W moim przypadku jeszcze zaczęło wiać. I ktoś mówi właśnie, załóż sobie turbinę. Plan, no, był chwilę taki, żeby tam gdzieś powstała turbina. Ale u mnie wiatr niestety wiąże się z tym, że te moje konstrukcje muszą dalej to wszystko, słuchajcie, wytrzymać. Piątka jeszcze od biedy, tutaj ma osłonę, dlatego ja te drzewa trzymam, żeby ta tona tak naprawdę tutaj nie pierdzielniała nigdzie i tak się to wszystko kiłace na każdą stronę. Tylko tu jest masa po prostu i ta masa sobie to wszystko fajnie amortyzuje. Ale ta 385 niestety, powiem wam, nagranie tego nie oddaje, ale jak dmuchnie, to tak. Wszystkim, że tak powiem, napierdziela. No już tego 8 lat tym napierdziela i na szczęście jeszcze się to nie przewróciło. Także taka bardziej ciekawostka. I drugi temat taki, jeszcze podejdziemy, bo ja mam akurat stację pogodową na wysokości 2 metrów, ale na przewiewie. Czy przy już takich w kilometrach na godzinę to będzie mocnych wiatrach, te wiatraki, turbiny wiatrowe, przepraszam, też już niestety, ale nie używają ciągle hamulców, bo u mnie albo właśnie wieje i tak mocno, albo w ogóle nie wieje. To jest takie troszeczkę, paradoks, nie paradoks, no tak to jest, tam jest Dukla, tam jest Przemysz Dukielska i stamtąd te wiatry do mnie po prostu gonią. Także, o, już zaczyna, kurde, dobra, uciekamy, zobaczymy jak to wygląda. Pomiar wiatru tutaj właśnie ze stacji pogodowej jest, o, jak widzicie tutaj tracker. No i tam jest przestrzeń, także tam jest południe i stamtąd wieje. Także on tu nie ma żadnych barier, że tak powiem, i sobie dmucha. Woda w basenie zamarzła, ale dobra, idziemy, bo masakra normalnie jakaś. Także jesteśmy na miejscu, na zewnątrz, no, troszkę na plusie. Temperatura w bunkrze teraz podrosła, jest 11 stopni, bo tutaj jest laptopa, dmucha i mu podnosi wewnętrzną. Ale wszystkie zapisy mamy, słuchajcie, z zewnętrznej. I dzisiejszy dzień to jest taki, że średnia prędkość wiatru to jest 11 km na godzinę, a maksymalne porywy, tutaj macie 47,8. Najwyższa prędkość wiatru 43, porywy 47. Średnie porywy 14, a średnia prędkość to jest 11 km na godzinę. I tak ten dzionek dzisiejszy wygląda. Tutaj jest właśnie z wykres. Kropki to są porywy, a prędkość wiatru jest rysowana, że tak powiem, wykresem. A dla porównania damy ten miesiąc. No i w miesiącu zobaczcie. Najwyższa prędkość 43. Najwyższe porywy jest 50 km na godzinę, przypominam, na wysokości 2 metrów. I średnia prędkość 4,7 km na godzinę i 6 km na godzinę. Średnie porywy. Tutaj są temperatury, a tutaj widać właśnie te wiatry. I dzisiaj ten wiatr, no, tak jak widać z wykresu, najmocniej wieje, ale nie ma najmocniejszych porywów, bo najmocniejsze porywy były tutaj. To jest 20 były najmocniejsze porywy. Kierunek wiatru, jak się jest na środku, to jest północny, oznaczenie S, także z północy cały czas, z południa, nie z północy, co ja gadam, praktycznie cały czas wieje. I tak to, słuchajcie, wygląda. No i niestety taki wiaterek jak przychodzi, to grzanie pompą ciepła z parametrem 35 stopni lecące na grzejniki już jest za mało i dojechały klimy. Także klimy dodmuchują. Cały sezon będę leciał na 35 stopni i będę dodmuchiwał klimami. Także poprzednie dwa sezony były tak, że klimamy grzałem w nocy, w dzień pompa ciepła chodziła. Teraz chodzi dzień i noc, a tak naprawdę tylko przez dzień dodmuchuję klimami, w nocy sobie pompa ciepła leci. I to takie dodmuchiwanie klimami, powiem, jest bardzo fajną sprawą i też bardzo, słuchajcie, ekonomiczną sprawą to jest. Zaraz wam to pokażę już przy tej okazji. Tutaj macie faza pierwsza, to jest klimatyzator 2,6 kW, o, się wyłączył. Faza druga to jest pompa ciepła,
Teraz sobie leci na 1500 W i faza trzecia to jest klimatyzator, który pobiera 260 W. Zaraz Wam pokażę, że te 260 W jest przekładane na jakieś 30-32 stopnie nawet muchu. Czyli tak naprawdę przez, można tak powiedzieć, przez 4 godziny pracy klimatyzator pobiera kilowatogodzinę, a dmucha cały czas 30 stopni. A to jest bardzo ciepłe powietrze przy nadmuchu. Przy grzejniku niestety nie. I tak wyglądają zużycia. O, to no, akurat miesięczne skoczyło. Tutaj macie godzinowe. Zobaczcie, ja słupkami nie przekroczyłem. No tak już nie będę tu szukał, bo to nie ma sensu, ale zobaczcie, w słupkach nie przekroczyłem nawet 2-4 kW poboru na godzinę pompą ciepła. Także bardzo fajnie to wygląda. A dzisiejszy dzionek. O, ostatnie 24 godziny w godzinach. Zobaczcie tutaj. A może wróćmy jeszcze tutaj do miesiąca. No w tym miesiącu jakie zużycie? Klima 2,6 kW, 36 kWh. Klima, pompa ciepła 7 kW, 450 kWh. I klima 3,5 kW, którą zacząłem tak naprawdę od 2 dni dogrzewać piętro, 14 kWh. Przedtem działa jako wentylator i powiem Wam, ten wentylator potrafi nawet pół kilowatogodziny na dobę wciągnąć, jeśli tak jest ustawiony cały czas na pierwszym biegu i dmucha, i dmucha, i dmucha. No to także, no, plus pompa ciepła, znaczy plus to, że klimatyzator też włącza swoją grzałkę karterą i tam inne rzeczy, to tam 35-40 W, no, leci cały czas, nie? I cyk, cyk, cyk. Ostatnie 24 godziny, ale na minutę Wam pokażę. O, zobaczcie, w minutach jak to wszystko wygląda. I taka ciekawostka, tutaj jest taki skok. Brakło prądu, brygło światło, brakło prądu, a ja na Safarze niestety nie mam ETS-u, czyli lauda, że tak powiem, bo braku prądu, bo się bateria rozładowała praktycznie do poziomu, że już no, nie da rady i musiało mrygnąć, wyłączyły się, włączyły się jednostki i później zaczęły gonić, ale tutaj widzicie, jak pompa ciepła pracuje, to jest akurat 22 i później się uruchomiła dopiero gdzieś około 1 w nocy. No w domu spadło do 21 stopni i się uruchomiło. U nas temperatury działa. A tutaj w międzyczasie klima 2,6 kW sobie dodmuchiwała u dziadka na dole, a u niej klima dodmuchiwała, tutaj widać po tych pomarańczowych. No, z rana ja tak naprawdę rano biorę, ustawiam sobie tam na pilocie 23 stopnie i w domu dobiję do 22, mniej więcej 21,5. To wszystko zależy, jak to się wszystko rozdmucha. Ale nie może klimatyzator zakłócić pracy pompy ciepła, czyli on nie może nagrzać więcej, jak chce sterownik. Także to jest takie tylko dodmuchanie. I tak jak mówiłem, zobaczcie. Już cyk, cyk, cyk leci. 240, 260 W, także taka mała stopklateczka. I tak jak mówiłem, 23 stopnie ustawione, tylko że to z pilota czyta, także o 1 stopni mniej więcej to tak lata. I zobaczcie, dalej sobie 258-260 W pobiera. Tutaj mam czujnik temperatury wsadzony. I na wydmuchu jest 30 stopni. Także bardzo fajnie to leci na wspomaganiu. A jak już kończymy tym tematem, także mój układ centralnego ogrzewania, pompa ciepła, bufor, kolektory, kopciuch w razie W. A tutaj jest metraż domu i tutaj właśnie klima 3,5. Ogarnia tutaj ten metraż, 2,6 kW ogarnia ten metraż, pompa ciepła grzeje przez grzejniki całość. Także tak to wygląda, mniej więcej plus minus metraże, jakby to kogoś interesowało. I tak, i pompa ciepła sobie teraz, słuchajcie, leci sobie, ona i tak dzisiaj, powiem Wam, troszeczkę wyżej goni. Normalnie to tak sobie leci 1200, jak jest na zewnątrz, bo teraz ma 0,2 stopnia na zewnątrz, mniej więcej widzi czujnik temperatury. I tak sobie 1300 W leci. Także tak mniej więcej sobie leci. Albo nawet jak jest plus 5, to sobie nawet do 700 W schodzi. Ale 1300 W leci. Słuchajcie, i tak. Do bufora idzie 35 stopni. Z bufora jest wyciągane 31 stopni. Delta. Przepływ 1100 litrów i tu mamy 4,6,
No a tutaj ten ciepłomierz akurat szybko liczy, także są wahania 4,6 kW mniej więcej jest bufor wpychane. Tutaj mamy wymiennik ciepła, także to jest ten układ. O, tutaj mamy właśnie ten ciepłomierz, pompę obiegową, to jest ten układ. Także macie 4,7 kW, czyli tutaj ile mamy? 13, 26, 49, no, także, no, w tym momencie niecałe 13, 26, no niecałe 3, niecałe 3 COP, no, bardzo ciekawe, a ja chyba już wiem dlaczego, tak jest. Już chyba wiem, słuchajcie, dlaczego tak jest. O, dlatego wilgotność spadła i nie ma energii w powietrzu. I tak jest 84%, bo zaczyna deszczem chlapać, a rano było 70%, także no niestety wilgoć to energia. Z jednej strony wilgoć nam zawala wymienniki i no, musimy defrost robić, ale z drugiej strony jest bardzo mała wilgotność, to wtedy też ten COP spada. No i tutaj tego no nie przeskoczy, że tak powiem. Fizyki nie uszukasz, nie? A jeszcze jak wieje, to wiatr cię wyciąga. No ale dobra, dalej. Układ, co idzie na grzejniki, co wraca. I teraz tak, z buforka sobie wychodzi, słuchajcie. O, mamy. A, już naklikałem za szybko. Tak, żebyście jeszcze wy coś widzieli, to ja muszę patrzeć też przez ten. 35 stopni wychodzi z bufora na grzejniki, wraca 29. Delta, przepływ jest na instalację centralnego ogrzewania 500 litrów. I mamy 3,58, 3,6 kW wyciągam z bufora. A do bufora wpycham w tym momencie 4,8 kW. Także pomalutku, na spokojnie, jak to mówią, tutaj macie przepływ 1000 litrów, tu macie przepływ 500 litrów. Pomału bufor przekroczy temperaturę różnicy właśnie 2 stopni i się to wszystko wyłączy, centralnego wychłodzi. Tylko że to teraz tak naprawdę potrafi nawet raz na dobę coś takiego, znaczy raz na dzień coś takiego zrobić, tak przeładować bufor. Jak jest plus 5, no to tak mniej więcej pompa ciepła pracuje około godziny i później ma 20 minut przerwy, zanim się rozładuje, później w domu już jest ciepło. Także tak trochę na szybko tych różnych ciekawych, nieciekawych informacji. No i tyle, no. I taki trend ostatnio jest bardzo ciekawy. Ja nie namawiam nikogo na pompy ciepłej, nie namawiam nikogo na to wszystko, co tu jest, na to wszystko, co za mną jest. Rób ta, co chce ta. To ja wam tylko pokazuję możliwości, jak to działa. I tyle. Bo ja dzisiaj to wszystko mam, a jutro zmieni mi się koncepcja i znowu sobie coś innego wymyślę. A tak naprawdę mam... miałem w 2016 roku 15 lat, żeby się tym wszystkim pobawić. Już mamy 2004 rok, także coraz mniej czasu do końca umowy z netmeteringiem. A czy to wytrzyma, czy nie wytrzyma, zobaczymy. Ale teraz mogę właśnie sobie pokombinować, pobawić się. To mi wystarczy, czy tamto nie wystarczy. Czy to mi pasuje. Jak wejdę w netbuilding, to tak naprawdę tak na poważnie będę myślał właśnie o życiu w off-gridzie nawet, że tak powiem. Dalej z siecią, ale maksymalnie ze swojego. No i z głową. Nie bez przesady, tylko z głową. Znaczy u mnie z głową się tak za bardzo nie da, bo tu paneli dowale, tam paneli dowale, ale tak bez przesady. I powiem wam, zamiast tej turbiny wiatrowej chyba jednak będę wolał kogenerator. Bo to bardziej taki mój kierunek. To jest mechanika, silniki. I ja to ogarnę, a z tymi turbinami powiem wam, no nie wiem, zobaczymy, czas pokaże. Także taki film o wszystkim, o niczym. Lecę z tematem dalej, także szczęście, zdrowia, pomyślności, trzymajcie się, cześć. A to jednak nie koniec jeszcze, bo mnie zaciekawiło to takie niskie COP, jednak powinno być ponad 3 nawet, z 3,2 i no i wiem. Muszę sobie wymienić baterię w moich Geigerach, bo nie wiedziałem, jaka jest temperatura gazu w tym momencie. A czasem bywa tak, że pompa ciepła po prostu otworzy sobie zawór EV, sobie tam ten gaz przemiesza, czy coś z nim zrobi i wchodzi na moc, a nie dodaje, bo nie wiem, o co tam dokładnie chodzi, ale jak widzę, że otwiera EV i temperatura gazu mi spada, to też spada COP. Także słuchajcie, przyszedłem sobie
za jakiś czas tak naprawdę, nie? I dalej 35 stopni leci do bufora, 32 z niego wychodzi, o, żeby nie było. I mamy tutaj, mamy deltę, przepływ ten sam i zobaczcie, 3,77, 74, ale około 3,6 na okrągło tutaj śmiało można liczyć. To i tak się wszystko później średnią z gigajuli liczy. Także macie 3,6, 3,7 na 3,8. On tak szybko liczy, że czasem to skacze. Ale przy tym 3,6, zobaczcie, jest 1060 watów poboru. W tym jest pobór też pompy obiegowej, która pobiera około 20 watów w tym momencie, ale ja to liczę już do COP. No i teraz widać elegancko, jeśli mamy 3,6, czyli mamy 1200-3000 watów, to nam daje już COP3, czyli jest około 3,2 na tą chwilę. A tak jeszcze zobaczcie, przy okazji pompa ciepła pracuje stabilnie już od, no powiem tak, godziny mniej więcej na tej mocy, co widać właśnie po tym fioletowym wykresie. Także nie patrzymy się na chwilowy, bo widzicie, przedtem wyszło tak, teraz wychodzi tak, tylko ja COP liczę miesięczny. Tam są wszystkie defrosty, przestoje bufora i cała reszta. I to jest no, taki najbardziej realny COP. Nawet dniowy z dnia na dzień nie jest tak dokładnie w moim przypadku realny, bo bufor raz będzie miał taką temperaturę, raz taką. A przy miesięcznym to już się nie zgubi. Także tak to wygląda. Szczęścia, zdrowia, pomyślności. Lecimy z tematem dalej.